Mamy już szósty odcinek kariery zawodnika, no chyba najdłuższa seria w moim wykonaniu, mam nadzieję, że potrwa jeszcze dłużej, ale oczywiście jeżeli chcecie odcinek w następnym tygodniu, to musicie przebić ten wynik, a jak przebijecie, to oczywiście będzie taki odcinek. Tutaj macie 5 najnowszych osób, które zasubskrybowały kanał, jeżeli chcesz tu być, jesteś nowy, to oczywiście zostaw suba i nie ma co przedłużać, po prostu zacznijmy szósty odcinek. A tu jeszcze Instagram. Dobra, teraz zaczynamy. Chciałbyś grać topowymi kartami? Najlepsze coinsy do FIFA 21 kupisz tylko na supercoinsy.pl. Dzięki bezpiecznym metodom dostawy monet nie musisz się martwić o bana. Przygotuj się na Team of the Year, z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 12% zniżki na coinsy, a twój zakup da ci szansę na wygranie jednego z 5 pakietów 200 tysięcy coinsów. Szczegóły promocji w opisie. Polecam. Na końcu poprzedniego odcinka, jak pamiętacie, pojawiły się 3 oferty od sponsorów. Było to Lotto, Mizuno i Pirma. No i na grupie na Facebooku głosowaliście, którego sponsora mam wybrać. No i większość zagłosowała właśnie na Lotto, więc tego sponsora wybieramy. I też widziałem w komentarzach, że najczęściej właśnie wszyscy pisali, żebym wybrał Lotto, więc to by się zgadzało. W ramach szybkiego przypomnienia, tak wygląda aktualnie moja karta. 67 overalla, no i tyle. I przypominam, aktualnie mój zawodnik ma kontuzję na 7 tygodni, więc najbliższe mecze będziemy mogli oglądać tylko z trybun. Najgorsze w tej kontuzji jest to, że pierwsze mecze w Lidze Europy będą beze mnie, no i drużyna właśnie beze mnie będzie musiała sobie jakoś poradzić w meczu z Gent, no i w meczu z Spartą Pragą. Ale dobra, przejdźmy do tych meczy, w których nie mogłem wystąpić przez kontuzję. Pierwszy był właśnie w Lidze Europy z Gent, bardzo korzystny wynik dla Jagiellonii, 1-1. Kolejny z Wisłą Płock, też 1-1, ale tutaj już raczej walczyliśmy o zwycięstwo i ten wynik nie może nas satysfakcjonować. Kolejny mecz był rozgrywany z Wartą Poznań i tutaj gładko wygraliśmy 3-1, no i 3 punkty wędrują do nas. Drugi mecz w Lidze Europy odbył się przeciwko Sparcie Pradze, no i tutaj wygraliśmy, więc aktualnie mamy aż 4 punkty w grupie. Kolejny mecz, oczywiście z trybun, dalej mam kontuzję. Tutaj przegraliśmy z Legią Warszawa, bardzo ważny mecz. No i niestety nie możemy być z tego zadowoleni. I po dość długim okresie w końcu mogę zacząć trenować. Jeszcze niestety nie mogę grać w meczach, bo jeszcze ta kontuzja do końca się nie wyleczyła. W najbliższych meczach nie zobaczycie mnie na boisku. No i uznałem, że się skupię trochę na dośrodkowaniach, ponieważ w ogóle tego nie ćwiczyłem, a taka umiejętność na pewno mi się przyda w przyszłości, czy też nawet teraz. Zobaczymy, czy to jest odpowiedni wybór. No, trening szedł według mnie bardzo dobrze. Wydaje mi się, że mogłem postarać się lepiej i uzyskać lepszą ocenę na koniec, ale no, jest to do poprawy. Dośrodkowania u mnie nie wyglądają zbyt dobrze, jak sami widzicie, ale myślę, że nie było tak źle, jak na moje umiejętności. No i jak już mówiłem, nie mogę grać dalej w spotkaniach, więc dalej siedziałem na trybunach. Tutaj Jagiellonia wygrała z Lechią Gdańsk 2-0, ale po tym meczu już mogłem wrócić na boisko. No i zobaczymy, czy Michał Probierz zdecyduje się mnie wypuścić. A kolejny mecz miał być z Realem Betis, więc naprawdę z ciężkim rywalem. No i zobaczymy, jaką decyzję podejmie Michał Probierz. No i powracam do regularnej gry, znaczy mam taką nadzieję. I to będzie naprawdę wielki test dla mnie, ponieważ Real Betis to chyba najlepszy zespół póki co, z którym się mierzyłem. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Tutaj skład Realu Betis. A tak się prezentował nasz skład, no chyba lepiej tej jedenastki nie dało się złożyć. I to już w pierwszej minucie tego spotkania my wykreowaliśmy ciekawą sytuację w tym meczu. Tutaj podałem górną piłkę do Pawłowskiego, Pawłowski uderzenie, ale niestety Ruben Blanco broni. I chwilę później i to znowu my atakujemy, tutaj podaje do Boyda, Boyd, to Amerykanin strzela, ale Ruben Blanco po raz kolejny. I to nie jest koniec naszych akcji, ciągle atakowaliśmy, póki co Real Betis nic nie miał do powiedzenia, zobaczymy co tutaj wymyślę, podaje świetnie do Baka uderzenie, ale bramkarz Real Betis naprawdę nie był do pokonania. I tym razem Real Betis, zobaczymy co oni tutaj wymyślą, pierwsza ich ciekawa akcja, tutaj Fekir podaje na wślizgu do Joaquina, a Joaquin był niepilnowany i w tym momencie już przegrywamy 1-0. Ale Jagiellonia Białystok wyglądała naprawdę bardzo mocno w tym meczu, tutaj podają do Boyda, Boyd, zobaczymy co wymyśli, zdecydował się uderzyć i Amerykanin, naprawdę wyróżniająca się postać w naszej drużynie, strzela bramkę na 1-1, no i mamy zaskoczenie w Hiszpanii, ponieważ Jagiellonia Białystok remisuje z Realem Betis. Mecz w moim wykonaniu myślę, że poprawny, nie miałem za dużo okazji, posyłałem tylko dobre naprawdę podania, które powinny się zakończyć bramką, niestety tak nie było. Najlepszy na boisku u nas był Boyd,
ponieważ miał ocenę 7,7. A tutaj niesamowita inteligencja EA, ponieważ dali opinię menedżera na czarnym tle, czarnym drukiem i nic nie widać. Tak to wygląda, ale no jak sami widzicie, można tutaj coś zauważyć. No i też widzicie, że łapki są w górę, więc Michał Probierz z mojego występu był zadowolony. Ale co tutaj zrobiło EA? Nie mogli dać białego napisu po prostu? Nie wiem. Trener Jagielloni naprawdę we mnie wierzy i ciągle stawia na mnie. Zwoliński raczej jest rezerwowym. No i kolejny mecz jest ze Stalą Mielec, no zespołem, który jest aktualnie na ostatnim miejscu. My jesteśmy na czwartym miejscu, więc teoretycznie to my jesteśmy faworytami tego spotkania. No i my mamy większą szansę na 3 punkty. Tak wyglądał skład nasz, a tak się prezentował skład Stali Mielec. I coś ciekawego wydarzyło się w 14 minucie tego spotkania. Ja jestem przy piłce tutaj, łanie, obchodzę innego obrońcę, zobaczymy co tutaj wymyślę. Długa akcja, zobaczymy. Tutaj zdecydowałem się na strzał, ale strzał był niecelny, chociaż próba myślę, że całkiem niezła. Ale tutaj Stal Mielec atakuje, tutaj świetne podanie i świetna główka do Mańskiego. No i niestety przegrywamy te spotkanie na ten moment 1-0. No i trzeba odrobić, bo z tym zespołem no 3 punkty są wymagane. No i próbujemy odrobić ten wynik, zobaczymy co tutaj wyjdzie. Ja tutaj na skrzydle zdecyduję się podać, podaję do Pospisila, Pospisil do Boyda, Boyd, zobaczymy co wymyśli, podaje do mnie, ja uderzam, no i mocnym uderzeniem pokonuję bramkarza Stali Mielec, no i mamy wynik 1-1, no ale i tak celujemy oczywiście w 3 punkty. Kolejna sytuacja znowu z naszej strony, 69 minuta, tutaj ładnie w tempo podałem do Imasa, Imas pokonuje bramkarza Stali Mielec. No i wynik jest już satysfakcjonujący. No i Hiszpan z bramką, ja z bramką, więc jestem zadowolony. Ale ostatnia akcja należała właśnie do Stali Mielec, zespołu gości. Zobaczymy co oni tutaj wymyślą. Tutaj Urbańczyk, Urbańczyk do Maka, ale Mak świetnym uderzeniem pokonuje Węglarza. No i niestety mamy remis w tym meczu. No i ze przykrością muszę stwierdzić, że to jest koniec tego meczu. Nie zdobyliśmy 3 punktów tak teoretycznie łatwym meczu, moja ocena 8,5, miałem asystę, miałem bramkę, no myślę, że zrobiłem wszystko co mogłem, no w sumie mogłem jeszcze bardziej się postarać, ale i tak myślę, że mecz w moim wykonaniu bardzo dobry, no zostałem najlepszym zawodnikiem Jagiellonii, 8,5, więc mogłem zrobić dodatkowy trening, a Michał Probierz był zadowolony, no nic nie miał złego do powiedzenia, no i po prostu raczej dostanę szansę w następnym meczu. No i byłem zbyt pewien siebie, no i nie dostałem szansy w meczu z Realem Betis, tutaj grał Zwoliński na napadzie i ten mecz przegraliśmy 2-0. I nie wiem czemu my tu strzelałem bramkę, ale to tylko tak wyszło po prostu, a kolejny mecz już należy do mnie, ponieważ grałem w pierwszym składzie z Lechem Poznań, więc też faworytem do wygrania Ekstraklasy, tutaj mamy skład Lecha Poznań, a tak wyglądał nasz skład. No mecz bardzo, nawet dopiero w 51 minucie coś się wydarzyło, tutaj Hiszpan ładnie mnie zauważył, ale tutaj odbiła się piłka od obrońcy, no i ponownie uderzył Imas, nie trafił. Kolejna sytuacja, Baka do mnie, 90 minuta, więc sami widzicie, że ten mecz był cały nudny, ja świetnie uderzyłem, ale niestety w słupek mało brakowało i ten mecz tak się zakończył. Był słupek w 90 minucie, niestety nie mam bramki, próbowałem, ale mecz naprawdę był toporny, nic tutaj się nie działo, ciężko mi coś tutaj w ogóle powiedzieć. No powiem jeszcze tylko, że ja byłem najlepszy na boisku, a nie, Runie był najlepszy na boisku z zespołu Jagiellonii i tak to się prezentowało. Tutaj już Michał Probierz nie był dla mnie taki miły, ponieważ był zły za to, że traciłem często piłkę, ale próbowałem wchodzić w jakiś dribbling i to do tego. I moje krótkie podania po raz kolejny no nie są na najwyższym poziomie, ale to mi się zdarza dość często. Mimo tego, że trener Michał Probierz nie był ze mnie za bardzo zadowolony, to dostaję szansę w kolejnym meczu. Jest to mecz w Lidze Europy z Gent. Bardzo ważne spotkanie, ponieważ z Gent walczymy o drugie miejsce, o wyjście z grupy. No i jeżeli te spotkanie wygramy, no to praktycznie już wychodzimy z tej grupy. Tutaj macie skład Gent, a tutaj macie nasz skład, który zupełnie się nie zmienił od poprzedniego meczu. Wszystko wygląda tak samo jak ostatnio. W 43 minucie tego spotkania zabrakło skupienia. Tutaj Bezus podaje do kolegi z drużyny, ten on daje do Botaki. Botaka uderzenie, ale Węglarz na szczęście broni, a Podwarson wybija tą piłkę. Ale było naprawdę groźnie. Kolejna akcja też należy do Gent. Tutaj Botaka podaje do Bezusa. Bezus uderzenie, ale Węglarz, polski golkiper, broni.
Jakbym musiał wskazać lepszy zespół w tym spotkaniu, to na pewno bym postawił na zespół Gent, ponieważ oni mieli bardzo ciekawą sytuację w 53 minucie. Węgrzesz po raz kolejny nas ratuje, ale to nie koniec tej akcji, ponieważ tutaj patrzcie jak się wylało, co zrobiła nasza obrona. No i Nyan Gbo strzela w 54 minucie. No tutaj Węgrzesz bez szans, a nasza obrona naprawdę fatalnie. Co oni zrobili? Szkoda gadać, naprawdę. Bramka przeciwniku była dla nas jak zimny prysznic i od razu zaczęliśmy atakować. Tutaj jestem na skrzydle, on daje piłkę do Pawłowskiego. Pawłowski ma na tyle duże miejsce, że udaje się wyrównać. Mamy wynik 1-1. No i te spotkanie tak się zakończyło tak naprawdę w 79 minucie. Już dalej nic ciekawego się nie działo. No i tak naprawdę ostatni mecz będzie decydujący, ponieważ mamy dalej tyle samo punktów co Gent. My zmierzymy się ze Slavią Pragą, a oni z Realem Betis, więc teoretycznie mamy większą szansę na awans, ale zobaczymy jak faktycznie będzie. Najlepszy na boisku u nas był Pawłowski. Zdobył bramkę na 1-1, więc myślę, że jak najbardziej zasłużył. A tutaj po raz kolejny nic nie widać, ale trener Probierz był za coś zły, ale ciężko powiedzieć za co, bo nic tu nie widać. W sumie od początku tego sezonu praktycznie w ogóle wam nie pokazywałem tabeli Ekstraklasy. No i teraz po 15 kolejce myślę, że pora, ponieważ jest już połowa sezonu. No i aktualnie my jesteśmy na czwartym miejscu, ale do mistrzostwa naprawdę dużo nam brakuje, więc możemy chyba tylko powalczyć o jakąś Ligę Europy. Zobaczymy, może się uda. No i w następnym roku, jeżeli zostanę w Jagiellonii, to właśnie będziemy grać w Lidze Europy. Miejmy taką nadzieję. Też zdecydowałem się wam pokazać aktualną sytuację w grupie A, czyli naszej grupie. No mamy tyle samo punktów co Gent, no i walczymy tak naprawdę tylko o drugie miejsce, bo na pierwsze nie mamy szans, mamy taki sam bilans bramkowy, więc naprawdę emocje będą do samego końca i zobaczymy, czy uda nam się awansować do 1/16. No i jak wszystko już podsumowuję, to też chcę powiedzieć o rywalach ze składu. No Boyz zagrał 4 spotkania, no nie miał bramki, nie miał asysty, ale on wchodził zazwyczaj na końcówki spotkań, więc tak naprawdę no nie miał szans się pokazać. Zwoliński aktualnie rozegrał 11 spotkań dla Jagiellonii, miał 4 bramki, średnia ocena 6,9, więc myślę, że naprawdę dobrze mu idzie, ale nie dostaje tych szans, ponieważ gramy na jednego napastnika i trener najwidoczniej woli stawiać na mnie. Mi to pasuje i też nie ma co się dziwić, że na mnie stawia, ponieważ mam lepsze statystyki od Zwolińskiego, mam 6 bramek, 5 asyst, no i meczów mam tyle samo rozegranych, a średnia ocena to aż 8,1, więc póki co naprawdę dobrze mi idzie, ale zobaczymy jak będzie w drugiej części sezonu. No i na drugą część sezonu postanowiłem, że potrenuję kontrataki i tutaj skupiłem się na sile strzału, wykończeniu, krótkich podaniach i ustawieniu w ataku. Według mnie ćwiczenie bardzo trudne, ponieważ jeszcze tutaj muszę zabierać piłki, a to nie jest łatwe, jak mam chyba statystykę obrony na 34, ale i tak wyszło mi bardzo dobrze na ocenę B i myślę, że mogę być zadowolony ze swojego wyniku i to na pewno pomoże mi w mocniejszym rozwoju mojej karty, moich umiejętności, coś takiego bym powiedział. Ale na treningu nie ma co za dużo się skupiać, ponieważ już lecimy do kolejnego spotkania. Tym razem gramy z Podbeskidziem. No też ze zespołem, który aż tak dobrze sobie nie radzi w lidze. Tak wyglądał ich aktualny skład. A tutaj mamy nasz skład, Pawłowski w pierwszym składzie, no i Wdowik z takich większych zmian. My jako, że jesteśmy faworytami, to właśnie my mamy pierwszą akcję w 6 minucie, tutaj Imaz podaje do mnie, ja mam znakomitą szansę, ale co zrobiłem, prosto w bramkarza i nie mamy bramki. Ale kolejna sytuacja, miejmy nadzieję, że teraz się odkuje, Imaz Hiszpan podaje do mnie i ja ponownie nie trafię tym razem obok. No i niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, no i sami zobaczcie, znowu niepilnowany zawodnik, Martin strzela lobem Węglarza tak naprawdę, no i traciłem bramkę na 1-0 i znowu ze słabszym rywalem na ten moment przegrywamy. Miejmy nadzieję, że to będzie wyglądało inaczej, ale niestety kolejna akcja też należała do przeciwników, tutaj Sierpienia, chyba tak się nazywa ten zawodnik, strzela w 45 minucie, no i nie jest za ciekawie. Oj, będzie trzeba odrabiać, bo taki wynik na pewno nie jest satysfakcjonujący. I dopiero w 69 minucie udało nam się coś stworzyć tutaj. Hiszpan podaje do mnie i udaje mi się w końcu strzelić bramkę, ale tych bramek powinno być więcej, ponieważ miałem 3 dogodne sytuacje, a wykorzystałem tylko jedną, więc nie mogę być do końca z siebie zadowolony. I jeszcze mamy szansę chociaż na wyrównanie, ale zobaczymy, tutaj szansa, ale Leszczyński świetnie broni.
No i z przykrością muszę stwierdzić fakt, że przegrywamy te spotkanie z Podbeskidziem. Byliśmy faworytami, się nie udało niestety. Według mnie zagrałem całkiem nieźle, chociaż hat-trick to powinien być co najmniej w moim wykonaniu, bo miałem naprawdę dogodne sytuacje, były najlepszy na boisku, chociaż i tak no nie byłem z siebie jakoś mocno zadowolony. No tutaj Michał Probierz po jego minie widać, że nie był do końca zadowolony z moich podań, bo to też ja czasem kombinuję z tymi podaniami, może niepotrzebnie, ale też chcę jakoś ciekawsze te sytuacje kreować. Ale pomimo moich niecennych podań, to tak Michał Probierz dalej na mnie stawia i stawia na mnie w meczu ciekawym, ponieważ z Wisłą Kraków, którzy nie wyglądają tak słabo w tym sezonie. Tutaj mamy skład właśnie Wisły Kraków, a tutaj na skład tym razem Podwarson na lewej obronie, a nie młody zawodnik Wdowik. Spotkanie było dość ciekawe, zobaczymy co tutaj się wydarzy. Tutaj Boyd podaje do mnie, zobaczymy co ja tutaj wymyślę do Pawłowskiego. Szybkie podanie, ale Lis w tej sytuacji broni. Kolejna nasza sytuacja, tutaj ładnie się pokazał Imas podaje do mnie, ja mam sporo miejsca uderzenia, ale Lis naprawdę ładnie sobie radził w tym spotkaniu. I my nie przestajemy atakować, no jesteśmy właśnie na tą bramkę tutaj pospisu i miał na tyle miejsca, że po prostu musiał wykorzystać tę sytuację. No i bramka na 1-0, no i oby udało się to utrzymać, a najważniejsze, żeby udało się strzelić jeszcze jedną bramkę, albo jeszcze więcej. I póki co na to się zapowiada, ponieważ w 38 minucie tutaj była kolejna sytuacja, tutaj Pawłowski znowu świetnie się pokazał i naprawdę Pawłowski w tym sezonie też jest niesamowitym, ważnym elementem Jagiellonii, świetnie się pokazuje na pozycji, jest szybki i naprawdę warto wyróżnić tego gracza, ja zdobywam asystę, no i pięknie. Spotkanie było jednostronne, ponieważ ciągle my atakowaliśmy, tutaj Imas jeszcze w 88 minucie podał do Bacy do Boyda, ale ten niestety nie zdążył uderzyć i Lis złapał tą piłkę. Koniec tego spotkania ja z oceną 8,1. Myślę, że spoko, nie miałem za dużo okazji, żeby strzelić bramkę i myślę, że tak to wyglądało po prostu. Pawłowski, man of the match, 8,8, ale naprawdę Pawłowski, Boyd to główne postaci Jagiellonii w tym sezonie. No ja bym się wyróżnił jako taka trzecia najważniejsza, ale to kto jak uważa tak naprawdę. Michał Probierz był zadowolony z całego zespołu i tak naprawdę do nikogo nie miał żadnych wątpliwości. Ale teraz najważniejszy mecz, można powiedzieć, w tym sezonie, w tym odcinku na pewno, ponieważ mecz o awans do 1/16 Ligi Europy. Zobaczymy, czy polskiemu zespołowi uda się wyjść z grupy. Tutaj mamy skład Jagiellonii, a zespół gości wyglądał w następujący sposób. W pierwszej połowie nic się nie działo, mecz rozgrywa się tylko w środku pola, ale tutaj znakomite podanie do mnie, ja podaję do kolegi z drużyny, ale ten nie zdąży do tej piłki i tracimy szansę na pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 10 minut później to zespół z Czech miał ciekawą sytuację, tutaj na razie jesteśmy przed polem karnym, zobaczymy co wymyśli środkowy pomocnik Sparty Pragi, tutaj Kozak znakomicie, on daje piłkę i niestety w 73 minucie przegrywamy 1-0. No i na strzelanie dwóch bramek mamy naprawdę mało czasu i czy to się uda, będzie ciężko, ale zobaczycie zaraz sami. Od razu po stracie bramki próbowaliśmy atakować, tutaj złe podanie do Pawłowskiego, ten na szczęście wywalczył tą piłkę, podaje do mnie, mam dużo miejsca, uderzę, ale Nita broni i niestety w tym momencie te spotkanie się kończy i jeżeli Gent przegra co prawda swoje spotkanie z Realem Betis wystarczająco wysoko, to mamy szansę jeszcze wyjść z tej grupy, ale zobaczymy jak będzie. No aktualnie no nie mogę nic powiedzieć dobrze o tym zespole, bo słabo się zaprezentowaliśmy. Baka według mnie man of the match, chociaż ma taką samą ocenę jak ja, ale z naszego zespołu według mnie najlepiej sobie poradził. Tutaj macie oczywiście opinię menadżera niewidoczną. Tutaj można się dopatrzeć, że powiedział ze złych opinii o mnie, że ponownie te krótkie podania nie wyglądały najlepiej. Nawet remis by nic nie dał, ponieważ Gent wygrało o dziwo te spotkanie. No i niestety, powinniśmy wygrać ze Spartą Pragą, nie udało się. Jedyny plus tego, że się nie ośmieszyliśmy w tej Lidze Europy. Myślę, że Jagiellonia dobrze się zaprezentowała, zdobyła 6 punktów, trzecie miejsce, myślę, że wstydu nie ma. Jeszcze jednym polskim zespołem, który grał w Lidze Europy, to taka w ramach ciekawostki, był Górnik Zabrze, oni zdobyli tylko 3 punkty. No i wydaje mi się, że mieli dość podobną grupę, ale zaprezentowali się dużo gorzej. I postanowiłem, że chcę trochę nadać charakteru dla naszej postaci, dla mnie, że tak powiem. No i wprowadziłem coś takiego, że będą wywiady z dziennikarzami i zależnie od tego jaką odpowiedź dam, znaczy wydacie, bo wy będziecie głosować na to co mam odpowiedzieć dla dziennikarza, to wtedy jakoś ukształtuje nam się charakter.
No i na przykład będziemy bardziej tacy, nie wiem, jak Cantona, tacy bezczelni, może powiem, to inne zespoły będą nami się interesować, ponieważ, nie wiem, jakiś trener lubi takich graczy i potrzebuje. Wymyśliłem coś takiego, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale mam nadzieję, że w trakcie tej serii zrozumiecie. Na pewno w następnym odcinku już będziecie wiedzieć, co jest 5. Dziennikarz zadał mi takie pytanie, że co sądzę o odpadnięciu z Ligi Europy i mamy 3 możliwości do odpowiedzenia. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby drużyna awansowała dalej. Druga odpowiedź to wydaje mi się, że tylko mi zależało na awansie do 1/16. No i trzecia odpowiedź, najwidoczniej byliśmy za słabi, aby grać dalej w Lidze Europy. Wypiszcie w komentarzach, co mam odpowiedzieć dla dziennikarza. No i w następnym odcinku przekonamy się, jak ta wypowiedź wpłynie na mój wizerunek. Zobaczymy, co będziecie chcieli, żebym odpowiedział. No i oczywiście piszcie komentarze, czy odpowiedź pierwsza, druga, czy trzecia. Ale jeszcze nie kończymy tego odcinka, ponieważ jeszcze przechodzimy do kolejnego meczu z Cracovią Kraków. Już graliśmy z tym zespołem, ostatnio chyba słabo się zaprezentowaliśmy, tak wygląda skład Cracovii. A tutaj macie nasz skład, no tutaj w sumie bez większych zmian. Początek spotkania nie wyglądał dla nas za ciekawie, Loszaj podał do Thiago do Rivaldinho, tutaj zamieszanie, runie świetnie, wślizgiem, tutaj Thiago jeszcze uderzenie, ale węglarz na posterunku broni. Kolejna sytuacja, znowu Rivaldinho zaczyna akcję, tutaj Fiolić, zobaczymy co wymyśli do Thiago i tym razem znowu Thiago niepilnowany, ale tym razem pokonuje naszego węglarza. No i niestety na ten moment mamy wynik 1-1, chciałem powiedzieć, no i musimy odrabiać. Kolejna sytuacja już należy do nas, Bida pokazuje swoje świetne przyspieszenie, zobaczymy co wymyśli, podaje do Imas do Boyda, no i broni bramkarz Cracovii. Gospodarze po raz trzeci już mają ciekawą sytuację w tym spotkaniu, tutaj podanie na skrzydło do Sadikowicza, on daje piłkę do Holendra, ale węglarz naprawdę jak Superman się wyciągnął. Kolejna sytuacja, Violić, zobaczymy tutaj skrzydło, naprawdę Cracovia lubi grać tymi skrzydłami, podanie tutaj dużo miejsca miał Holender, ale po raz kolejny węglarz świetnie go przeczytał. Cracovia ogólnie dominowała w tym spotkaniu, tutaj mamy rzut rożny, no i świetne uderzenie Alvareza, no i tak naprawdę zasłużyliśmy tą porażkę, 2-0, nic praktycznie nie mieliśmy do powiedzenia w tym spotkaniu, no i tak musiało po prostu być, no Cracovia wyglądała dużo lepiej. Ogólnie nie jestem zadowolony ze swojego występu, moja ocena 6,9 to też świadczy o tym, że naprawdę no nie szło mi za dobrze. W tym spotkaniu najlepszy z Jagiellonii był węglarz, nie ma co się dziwić, gdyby nie on, to tak naprawdę mogliśmy przegrywać już 5-0, a na szczęście dostaliśmy najmniejszy wymiar kary, 2-0. I tutaj Michał Probierz miał tylko jedną sugestię, że moje krótkie podania są najwyższych lotów, raz mówi jedno, raz drugie. No nic więcej o tym meczu nie powiedział, ale też za często przy piłce nie byłem w tym meczu, muszę przyznać. Przez moją niezbyt dobrą skuteczność to tutaj Zwoliński dostał szansę, no i te spotkanie przegraliśmy 1-0. Z Lechem Poznań, nie wiem czy to powiedziałem. Ale już następny mecz, no i następna moja szansa, pada śnieg. No i kolejny mecz będzie z Piastem Gliwice. Ostatnio jak graliśmy z Piastem Gliwice, to dostaliśmy mocną nauczkę, że tak powiem. Tutaj Bidan na lewej pomocy, tak jak ostatnio i w sumie bez większych zmian. A tutaj tak wyglądał zespół Piasta Gliwice. I sprawdźmy, pierwsza sytuacja należy do nas. Tutaj Amerykanin nasz na skrzydle podaje do mnie, mam sporo miejsca, uderzam, ale szmatuła broni. I co ciekawe, to była jedyna sytuacja w tym meczu. Naprawdę, mecz się zakończył wynikiem 0-0, moja ocena 8,0, próbowałem coś tam wymyślić, ale najczęściej nic z tego nie wychodziło, byłem najlepszy na boisku, ale naprawdę, no mecz do niczego, nic tu po prostu tu się nie działo. No i co ja mam tutaj powiedzieć, no o dziwo, tym razem Michał Probierz powiedział, że jednak moje krótkie podania nie są zbyt dobre, no zmieniać co chwilę to zdanie, ale tak po prostu jest. I co ciekawe, w tym meczu nic totalnie się nie działo, a zostałem wyróżniony i byłem w najlepszej 11 tygodnia. Nie wiem jak to się stało, naprawdę ciężko mi powiedzieć co tutaj się wydarzyło, ale chociaż raz w tym odcinku udało mi się dostać do 11 tygodnia. A to koniec tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, myślę, że odcinek był bardzo ciekawy, ponieważ mieliśmy Ligę Europy, dodałem nową rzecz w tej serii, czyli te wywiady, no i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że nowe osoby sobie obejrzą, jeżeli jeszcze nie oglądały poprzednich odcinków, to zapraszam i jeżeli oczywiście ktoś jest nowy, to zostawcie suba, zostawcie lajka, żeby ta seria przetrwała na kanale, no i zapraszam w linki w opisie do Discorda, Instagrama, itp., itd., no i co, mówi do was Kajdum, wiecie co
razie, cześć czołem, po! Było ciemno tam, a ja z tym kubkiem jerba macę, ciąga duszę żal, że na siebie straciłem patent, by pobiec do gwiazd.